Witam. W tym momencie chciałbym nagrać jakiś poważniejszy gameplay. Będzie to taki pierwszy gameplay z gry Battlefield 4. Gram właśnie w trybie multiplayer na mapie Storm na Paracelach. Jest to tryb podbój. Zagramy sobie klasą szturmowiec. Mam nadzieję, że nie wywali gry w czasie rozgrywki. I uda mi się nagrać całą rozgrywkę. Chwilę to wczytywanie trwa niestety. No ale nic nie poradzimy na to. Nagrywam programem MSI Afterburner. Według mnie nie obciąża prawie w ogóle systemu i pliki nagrane nie mają strasznie dużej wagi, więc przy moim słabym internecie jest to na wielki plus. Fraps niestety bardzo obciążał mi komputer, a także jego waga pliku, nawet najmniejszego, nawet najkrótszego wideo, była bardzo duża. Kończy się rozładowało, więc tak. O, nasza drużyna wygrywa. Spróbujemy przejąć teraz punkt C. Jest to tryb normalny. Lubię sobie czasem na hardcora pograć, ale teraz to jest taki test, więc ojejej. A trafiłem go. Rzucimy go mu profilaktycznie granata i pobiegniemy dalej. O! Haha! Jest zabity. Oj, jednak mnie dorwał. Jednak mnie dorwał. Co zrobić? Odrodzimy się naszym przyjacielu. I pójdziemy zabijać dalej. Kurczę, nie ma żadnej łódki. No szkoda, bo pewnie znowu ktoś tu się znajdzie, kto będzie chciał mnie zabić. A już czuję, że będzie ciężko dopłynąć do brzegu. Ach. Ciekawe, czy się uda. Jest, udało się. Zaraz się przekonamy, czy mi ktoś wyhaczył. O! Ucieknę sobie tutaj. Tak jest. Łatwiej będzie przeżyć. Aczkolwiek oni gdzieś tu są. Jakiś snajper z drużyny od nas wali ostro. O! A! Jest, jest. Aj, nie zabiłem go niestety, no ale... O nie. Ach, tak jest. Zabity. Jak się nic nie stanie, to teraz przejmiemy sobie C. Brawo, brawo. Przyjęte. Punkciki lecą. No, mam zakupione premium. Nie wiem, czy dobrze postąpiłem. Aczkolwiek. I tak miałem kiedyś kupić i tak, a... Było taniej w Empiku, więc wziąłem. A przynajmniej mam teraz podwójny exp. O, kto kurczę? Skąd? Nie wiem, ale uciekam. Wolę nie ryzykować. Ale mamy dużo. Nie, nie mamy dużej przewagi, chociaż punktowo mamy dużo. A, dobrze, udało się. Dobra, lecimy na jakiś inny punkt. Chociaż nie, większość jest przyjętych, więc poczekamy tutaj, bo widzę, że go ostro atakują. Ostro atakują, to za dużo powiedziane. Jest nas na mapie aktualnie 46. Jest to serwer chyba na 48 graczy, więc
Prawie cały zajęty. O, kolega koło mnie przebiegł. Kurde. Zabiję go czy nie? Ajajaj, teraz pokazałem klasę. Naprawdę. Ja mogłem go zabić jednak nożem mimo wszystko. Ale cóż. Odwrócimy się tutaj i spróbujemy kogoś zabić. Gdzieś tu jakiś helikopter lata nad nami. Utropienie? Nie. Skąd, kurczę, skąd? Oj, jej. Ach, myślałem, że mi się uda go zabić. No ale... To FVP, a przy moim niku to nie jest żaden klan. Ale jest taka jedna strona fvpa.pl, gdzie są rozgrywki wirtualnych klubów w FIFA 14 aktualnie. Są to rozgrywki na różnych platformach, na PlayStation, na Xboxie 360 i na PC-cie. Więc jeśli ktoś lubi pograć sobie wirtualnymi klubami i swoją gwiazdą w jakimś klubie, to zapraszam na tą stronę. Naprawdę nieźle rozwinięta strona. Jo, jakiś helikopter mnie ściga aktualnie. Uciekamy, uciekamy, nie ma co się wystawiać. Ja też właśnie gram sobie w wirtualnym klubie. Ten klub nazywa się zawsze w plecy. Oczywiście na PC sobie gram. Nie mam żadnej konsoli, więc nie bardzo, chociaż żałuję, że nie mam, bo jest wiele gier, w które chciałem sobie właśnie pograć, ale chyba nie warto na razie kupować. Dzieje się, dzieje się. Gdzie on się ukrywa? Pewnie chciał mnie obejść, ale mu się nie udało, chociaż pewnie mnie i tak zabiję za życie. No już gdzieś coś słyszę dziwnego. A może już nie żyję po prostu. No już storm na tej mapie się zaczyna robić. Pogoda się diametralnie zmieniła od tego, co było na początku. Fajne, fajne, chociaż w mapach z dodatku nowego nie ma tej... Nie ma takich dodatków na mapach. Mapy są bardzo w tej właśnie dodatku chińska nawałnica podobne do map z BFA trójki. Trzy są bardzo podobne do tego dodatku, gdzie były te duże mapy. Aczkolwiek nie pamiętam, jak się on nazywał. A jest taka jedna fajna z dżungla. Bardzo mi się ona podoba. Ogólnie to nie lubię właśnie takich dużych map, jakby w jednym dodatku, kurczę, no nie pamiętam, jak się nazywa ten dodatek. Może potem wstawię go tutaj gdzieś w opisie, albo gdzieś. Zapomniałem, ale kto grał, to wie, gdzie były największe mapy w całym BF-ie, w trójce. Jakaś kanonierka czy coś tu lata. Czy cały czas przy tym jednym punkcie latam, a nikogo tutaj nie ma. A jak już jestem, i tak zabiję. Polecimy sobie na B. Spróbujmy go przejąć. Może akurat. O kurczę, jakiś kolega z nami leci, ale. Aj, helikopter. Trzeba spieprzać. Trzeba spieprzać, bo jest niebezpiecznie. Aha, już po mnie. No ładnie, to jeszcze chyba z kanonierki. Tak, z kanonierki mnie zabił. Ja cię kręcę. Irytująca sprawa. Mam nadzieję tylko, że nie wywali gry, bo niestety BF3 ma. A, BF4. Lubi czasem skraszować i to nawet jak się. I to szczególnie jak się zaczyna dobrze grać, to wtedy sobie kraszuje. To jest takie irytujące, no ale co zrobić? Mieli poprawić to. Twórcy zapowiadali, że wydadzą patch, ale niestety. W jakimś tam stopniu oczywiście poprawili, ale dalej są przypadki, że potrafi kilka razy w ciągu na przykład 20 minut wywalić
Wczoraj tak miałem, że w ciągu 20 minut wywaliło mnie z 5 razy. I to jest naprawdę irytująca sprawa. Bo nie dość, że się długo wczytuje, przynajmniej u mnie mapa, to potem i tak zaraz potrafi skraszować się. I tak teraz jest lepiej niż na początku, bo jak sama gra wyszła na początku, to po prostu nie zaliczało żadnych statystyk, a teraz przynajmniej jest zalicza statystyki już z gry. Ale to marne pocieszenie w sumie. A, jestem zwycięzcą. A. Niestety nie jest w tym przypadku. A staty takie słabe, średnie, ale w sumie mówię i strzelam. Chociaż to nie mogę też mieć za jako wymówkę. Trochę mi się plącze dzisiaj język, teraz jak nagrywam. Ale tak sobie, pierwszy raz nagrywam, więc musicie mi wybaczyć ten lekki stres. Chociaż i tak się teraz już czuję trochę pewniej niż na samym początku. Ale trzeba to wyeliminować. Żadnych przeciwników. No teraz jeszcze więcej, jeżeli na samym początku sobie biłem ludzi, ale i tak nikogo nie widzę. Idę po motorówkę. O kurczę, jakieś lagi niewielkie. Płyniemy na A. Na B, sorry, na B. Kurczę, jakieś lekkie lagi, pewnie brać się darmo do kompa, do internetu i mi laguje. Nie lubię tego. Szczególnie jak sobie gram w takie gry online, no to jest naprawdę męcząca sprawa, a nie może zrozumieć wtedy, że nie powinien wchodzić jednak na internet. Ale... O kurczę! Zabiję go czy nie? A, jakiś inny jeszcze ktoś mnie chce zerwać. Ale chyba nie żyje już tamten też. Okej. Okay. Przejmujemy, oby się udało. Najwięcej punktów za to chyba jest za przejmowanie właśnie flagby. Nie no, ogólnie Battlefield naprawdę jest fajny, ten czwórka. W trójkę nie grałem dużo na początku, potem jakoś mi się odechciało. I tak się zastanawiałem właśnie, czy kupić czwórkę, czy będę w ogóle miał ochotę grać, ale... Pograłem trochę w betę, potem jeszcze pooglądałem trochę filmików, zanim kupiłem. No i sobie pomyślałem, że kupię, bo wyglądało fajnie. Nie zawiodłem się, bardzo ciekawie się gra, bardzo, bardzo fajnie i nie nudzę się póki co. Więc polecam. Jak ktoś jeszcze się zastanawia, teraz jest naprawdę tanio. Bo chyba ostatnio widziałem w MediaMarkcie za 99 zł edycję podstawową, więc... Więc naprawdę fajna cena. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja chyba kupiłem za 120 zł w MediaMarkcie. Coś koło tego. Tyle, że miałem wcześniej kupiony właśnie pre-order. Chociaż kupiłem ten pre-order, a nie wiedziałem, czy będę kupował właśnie Battlefielda, ale... To takie zabezpieczenie było, że jak sobie kupię, to będę miał przynajmniej dodatek chińska nawałnica. Choć i tak potem kupiłem premium, więc tu nie ma większej logiki w tym, co zrobiłem. No ale to już swoją drogą. No niestety ostatnio właśnie zabijają mnie bardzo często. Ach, też irytująca sprawa, jak jest taka seria, że cały czas zabijają i się nie chce grać zaraz. No ale... Przynajmniej punkty wpadają, bo jestem podwójny next, tak jak mówiłem, więc... No i można grać i można przejmować flagi, bo punkciki lecą. Nie umiem latać helikopterami, więc nawet się nie będę pchał. Mam nadzieję, że ktoś skoczy do niego. A dobra, nie będę czekał. Idę popływać na tych falach. Serwerzy byliby zadowoleni pewnie. By sobie troszkę posurfowali, ale niestety nie ma tu ich.
Idę tu pokoj zabić może. Ej, głupio zrobiłem trochę. Ale udało mi się go zabić, super sprawa. Aż dziw bierze, że tak mi się uda. O kurczę, ale fart. Przypadkowo rzucony granat zabił jakiegoś kolesia? No dobrze, to mi się podoba. Lecimy dalej. Idziemy teraz na C. No, ktoś tu chyba pływa, albo to jakaś była, kurczę. Albo to jakaś kropla właśnie z tego deszczu na naszych goglach czy na kasku. Nie wiem, co on tam na głowie ma. Pewnie jakiś kask. Albo hełm nawet. Nie wiem, nie będę się zagłębiał, bo po co. Przejmujemy. No i brawo. Przynajmniej jakaś beretka wpadnie czy coś i guziki lecą. Kurczę, nie mam tego, nie mam żadnej żadnego RPG-a czy coś, ale a bez sensu tym strzelać do tego. Uciekamy. Chociaż mogłem sobie zmienić teraz tą kurczę, już bym nie mógł. A gdzieś tu jeszcze jedna jest. Ale nie będę zmieniał chyba. A, bo zmienię. Zmienię klasę i go roz... No nie! To kurczę nie jest zmiana klasy. Fuck, bo czasem ja coś leżę, ale to chyba nie to. Kurczę. Zepsułem sprawę. Ale nie, spoko, mam główną. Myślałem, że nie mam głównej broni. To już nie... A, da się, dobra. To spróbujemy tym kogoś ustrzelić. Ogólnie nie lubię grać z wiadowcą. O kurczę, no i dlatego właśnie nie lubię. Bo nie wiem, co się dzieje teraz. Nie wiem skąd strzela ktoś. Nie lubię grać w nosu, nie lubię kampić, więc. Więc nie mam nic bitego w sumie ze zwiadowcy. Najwięcej grałem szturmowcem i technikiem. Jakoś najbardziej mi pasowały te dwie klasy. Grałem też trochę wsparciem, bo chciałem odblokować sobie jakieś strzelby, ale to tylko tyle. Ach, idę stąd, bo tu nic nie ma do roboty. Chociaż kurczę, co się dzieje? Ktoś tam przyjmuje flagę. O kurczę. Ach, nieładnie. Przynajmniej jestem wysoko nawet w tabeli, chociaż naprawdę statystyki nie są zbyt dobre, więc nie ma się czym chwalić. No ale dobre punkty, dobre punkty. Aktualnie mam chyba około 19 levela. Może albo 20 nawet w sumie. No, jak się skończy runda, to zobaczę. Jeszcze 53 tikety z drużyny przeciwnej i kończy się runda. No, co ty robisz tutaj? Dobrze. Jo, największa fala. Ale dziwne. Śmieszny. Pod falą przepływamy w ogóle. No, ale nic nie może być doskonałe, przecież wiadomo. No nie, może ktoś będzie pływał sobie po falach. Idę stąd. Jakiś dowódca przyszedł do nas, no, rychło w czas. Myślałem, że mi zabrał łódkę, ale chyba nie zabrał mi żadnej łódki. Idę sobie popływać trochę. No nie. No nie da się. Jo, nie da się nią pływać. Teraz na... będę pływał kraulem czy jakoś tam. Nie wiem. Płyń, tururu. Kurczę. Naprawdę ma niezłą kondycję, skoro może tak pływać, biegać, wszystko robić naraz. Lubię to. Uda mi się? Nie uda się. Może ktoś go tam dobije. Aj, chyba on kogoś dobił. Idę na... O! A, nie no, snajper. Kurczę, nie snajper, myślałem. Jakiś technik, ale... Myślałem, że snajper, bo takie strzały od niego szły. Kurczę, nam przejęli teraz prawie wszystkie punkty, no ale to już tak jest końcówka rundy, więc wątpię, żebyśmy zdołali to jeszcze przegrać. No, ach, tak jest! Chociaż ktoś mnie zabił, jeo! No ale udało mi się tego kolesia przynajmniej ustrzelić, to jest jakiś plus.
Jeszcze 43 tikety. Do kogo on strzela? Tam. Tam. O nie, o. Dobrze. O nie, nie. Uciekam stąd. Schowam się tutaj. Może mnie nie zobaczą. Chociaż idę go uratować. Ach, tak jest. Wow. Coś czuję, że zginę. Idę stąd. Nie czuję się tu kont... Jeszcze lepiej teraz zrobię. W sumie. No i do dupy. O, zobaczyli cały ten budynek w sumie. Duży, wysoki, piękny. Musi coś brat robić na internecie, naprawdę. Przeważnie mam około 40. No teraz 70, więc... Ale w sumie nie czuję jakiegoś dyskomfortu, żeby tam się coś wcinało czy coś, więc ogólnie spoko. Aha, zabiłem go, tak jest. Idealny strzał. To lubię. No jeszcze przyjmiemy flagę, nawet nie zauważyłem, że jakaś tu jest, więc spoko. Punkty lecą. A i tracimy jakieś systemy łączności, nie wiem o co chodzi, ale spoko, że je tracimy. Jeszcze 30 tiketów i runda wygrana. Więc to już jest naprawdę szybko. O! No nie, no nie. Wiedziałem, że mi musi ktoś zabić. Oj, gość jeszcze ma logo Tottenhamu, herb Tottenhamu, albo tego ptaka z Tottenhamu, z loga w sumie. Nie wiem, jak to nazwać. No to ładnie, muszę go zabić za to. Jestem ogólnie fanem Arsenalu, więc powinienem go zamordować, ale nie, bo on i tak mnie zabije pewnie znowu. Kurczę, gdzie on jest ten? Ktoś, ojo, granat. Muszę wybiec teraz i... Ale! Kurczę, nie. A, dobrze. Nie udało mu się tak mnie wypłoszyć, jakby chciał. Chociaż, kurczę, ktoś mnie bije teraz. Tylko skąd? A! Tam jest, jo, zabił mnie. Tak, żebym czuł, że to nie wyjdzie. No, ale 4,5 tysiąca w sumie jest takiej wyluzowanej rundy, więc... O, jeszcze ktoś mnie zreanimował, więc spoko. Tak jak mówię, 4,5 tysiąca z takiej rundy, co nawet tak bardzo nie starałem w sumie. Tylko chciałem to po prostu nagrać, to i tak jest spoko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pewnie gdzieś tu się chowają, jacyś snajperzy. O! Uda mi się czy nie? Ach kurczę, chciałem go z nożem, ale już potem straciłem zimną krew. Jeszcze go ktoś odrodził. Ale to nic, bo zabił go ktoś inny. To jest dobre. No jeszcze 5 tiketów, zdążę się odrodzić. Chyba nawet się nie zdąży, a może zdążę w sumie. Tak, ja zdążyłem się odrodzić jeszcze, ale to już jest naprawdę końcówka. No i koniec rundy. Tak więc wygraliśmy z dużą przewagą, więc jeśli macie jakieś uwagi, jakieś komentarze, jeśli mnie w ogóle ktoś obejrzy, to proszę napisać w komentarzu, co wam się podobało, co warto zmienić właśnie. Postaram się jakoś to zrobić. Nie wiem właśnie jak wyjdzie z dźwiękiem. No ale zobaczę. Tu jeszcze niech się zobaczy. Zobaczę jakie punkty dostałem. Tak, mam 20 level. O, jest naprawdę sporo punktów, naprawdę sporo punktów. Ale to tylko dlatego, że właśnie jest teraz dwa razy XP, więc podwójny jak nawet to się nazywa, więc spoko, mi się to podoba. Więc tak, to zobaczymy w kolejnym.